Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest taki odcinek podsumowujący sprzedaż belgów, czyli policzę opłacalność chowu tych belgów. Klasycznie mam ze sobą mój notes, w którym tam wszystko notuję. No powiem wam, że dzisiaj można powiedzieć, to podsumowanie będzie się troszeczkę różniło od tego, które było z Simmentali, ponieważ tutaj uwzględniłem dużo więcej kosztów. Będzie to bardziej dokładne. Oczywiście uwzględniłem więcej kosztów, więcej przychodów. I w tym odcinku opowiem wam, ile faktycznie zarobiliśmy na tych belgach. Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Będziecie wiedzieć, ile one zjadły. No, wszystkie dane, można powiedzieć, to co ja uzbierałem, to postaram wam się tutaj w tym podsumowaniu zawrzeć. Także zapraszam do oglądania. Moi drodzy, na początku odcinka chciałem wyjaśnić parę kwestii, które po prostu będą nam potrzebne, żeby ten cały odcinek był dość dobrze zrozumiany. Ja, licząc na przykład koszt hektara kiszonki z kukurydzy lub hektara na przykład z mieszanki gorzowskiej lub na przykład koszt jednego balota, ja to liczę w taki sposób, że dawałem tam wszystkie koszty, czyli usługę, folię, w przypadku balota, w przypadku pryzmy oczywiście też zakiszacze, wszelkiego rodzaju nawozy, koszty paliwa. I to wszystko było po prostu dawane. Jeżeli oglądacie moje odcinki, no to wiecie o tym. Jeżeli nie, to zapraszam do po prostu do odcinków, w których na przykład liczę koszt hektara kiszonki z kukurydzy lub koszt hektara mieszanki gorzowskiej. Natomiast czego nie policzyłem, właśnie dodam teraz. I już wam mówię na wstępie, jeżeli ktoś nie oglądał odcinków, to zapraszam. Jeżeli ktoś oglądał, no to wie. Słuchajcie, nie policzyłem wtedy dopłat bezpośrednich, nie policzyłem akcyzy, czyli po prostu zwrotu podatku akcyzowego za olej napędowy, oraz nie policzyłem wtedy podatku rolnego. Natomiast w tym podsumowaniu będzie to wszystko policzone. Dlaczego w ogóle będzie to wszystko policzone teraz? Wtedy po prostu tego nie liczyłem, mogłem to dodać, ale też uwzględniłem to w odcinku, że każdy może sobie ten koszt dodać. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o opłacalność hodowli tych byków, policzymy wszystko. Dlaczego? Dlatego, że jedynym dochodem z gospodarstwa jest sprzedaż bydła. No oczywiście można powiedzieć takim bezpośrednim, bo pośrednim mamy jeszcze tam dopłaty, różne zwroty podatku akcyzowego i inne rzeczy, ale to może później. Ja nie liczę dochodu ze zbóż, z kiszonki, z kukurydzy, ile na tym zarobiłem, bo na tym nie zarabiam. Zarabiam na opasie bydła, więc dlatego to wszystko będzie uwzględnione, czyli po prostu na przykład przeglądy w ciągnikach, jakieś tam naprawy, to wszystko musi być policzone właśnie do, można powiedzieć, kosztów produkcji, bo to jest koszt produkcji. Jeszcze na wstępie odcinka wam muszę powiedzieć, że tutaj w naszym przypadku nie możemy sobie policzyć obornika, ponieważ jeżeli liczyłem koszt hektara na przykład kukurydzy na kiszonkę, to tam miałem uwzględniony koszt obornika. I to był koszt obornika, czyli zakup słomy, po prostu zwiezienie jej, sprasowanie, tak? Więc to już był koszt. I to jest wrzucone w hektar na przykład czy mieszanki gorzowskiej, czy kukurydzy. I dlaczego nie policzę go jako przychodu? No dlatego, że dzięki temu policzę obornik jako koszt i dzięki temu obornikowi obniży mi się na przykład, powiększy mi się plon, czyli teoretycznie obniży mi się koszt produkcji hektara, że po prostu muszę mieć mniejszy nakład, a mam większy plon. Dlatego tego obornika nie uwzględnię jako przychód jeszcze, tak jak niektórzy mówią, że został tylko obornik po sprzedaży byków. No u nas nie można tego uwzględnić. Jeżeli ktoś by miał swoją słomę, to owszem, mógłby sobie i by sprzedawał ten obornik przede wszystkim, tak? No to wtedy mógłby sobie ten koszt obornika uwzględnić. Ja tutaj nie liczę obornika i jeszcze dwóch rzeczy nie liczę. Amortyzacji maszyn nie jestem w stanie tego policzyć i dlatego tego nie liczę. Natomiast wszystkie naprawy, wymiany, jakieś tam oleje filtrów, przeglądy, ubezpieczenia ciągników, to wszystko będzie liczone. I ja tutaj nie liczę jeszcze jednej rzeczy. Można powiedzieć, że jest to tak zwany rozwój gospodarstwa.
Czyli nie liczę zakupu maszyn nowych, czy tam po prostu nowych maszyn do gospodarstwa, czy to są nowe maszyny, czy używane po prostu nowych, jako że nowo przybytych do gospodarstwa. Tych trzech rzeczy nie liczę, czyli obornika, bo to już mam uwzględnione w koszcie na przykład hektara kiszonki z kukurydzy. Dwa, nie liczę amortyzacji maszyn, bo tego nie jestem w stanie policzyć. I świadomie nie liczę zakupu nowych maszyn, które po prostu uznaję jako inwestycja w gospodarstwie. Natomiast tego nie liczę świadomie, po prostu ja sobie tam gdzieś to w swoich kosztach uwzględniam, traktuję to jako inwestycja. Od tego zysku, który uzyskamy tutaj z gospodarstwa, mogę sobie jeszcze odliczyć zakup tych nowych maszyn, tak? Moi drodzy, jeżeli chodzi o zużycie paszy w gospodarstwie na odchów tych belgów. Jak widzicie, mamy tutaj 10 hektarów mieszanki gorzowskiej. Razem to było robione z łąkami. To jest pryzma z 10 hektarów i pryzma z 7 hektarów, która była tutaj taka mniejsza. Ona została zjedzona przez te belgi. Kiszonka z kukurydzy. Jeżeli ktoś mnie ogląda stale, to wie, że kiszonka z kukurydzy tutaj była taka mniejsza pryzma z 2 hektarów. Pół tej pryzmy zjadły jeszcze simentale w końcówce 2020 roku. Natomiast pół tej pryzmy, czyli 1 hektar, zjadły już te belgi. Tutaj mieliśmy taką pryzmę z 7 hektarów, też te belgi ją zjadły. I tutaj, jak widzicie, była pryzma z niecałych 4 hektarów słonecznika z kukurydzą. No i tej pryzmy zostało, żeby was nie skłamać, jakieś 2/3 zjedzona, czyli 1/3 została, ale policzę jako 70%. Bo po prostu tutaj środkiem ona mogła być wyższa, czyli liczę, że 70% tej pryzmy zostały zjedzone przez te belgi. Do tego jeszcze zostały zjedzone baloty. Balotów zrobiliśmy w tamtym roku 173 i 18, przepraszam, 2 lata temu zrobiliśmy 173 baloty. W tamtym roku zrobiliśmy 18 sztuk. Plus siano, tak? Tam siana była ponad 50 sztuk, już dokładnie nie wiem, ile tego siana było, natomiast belgi zjadły 163 baloty, tam mi zostały jeszcze 3 i 25 bodajże zjadły simentale. Moi drodzy, z tych balotów 163, które właśnie zjadły te belgi, no tam można powiedzieć 30, około 30 balotów, już dokładnie nie pamiętam, ale około tych 30 balotów było popsutych, także to jest też koszt, ja to też liczę. Mógłbym zrobić oddzielną kolumnę i podzielić to jako na przykład straty, ale też muszę ten koszt policzyć, że te baloty, mimo wszystko, że one się popsuły, no to dla mnie to wygenerowało koszt, a że jedynym zyskiem z gospodarstwa jest sprzedaż bydła, no to koszt poniosłem, tak? I właśnie do tej sprzedaży, do, można powiedzieć, do sprzedaży, do kosztów produkcji tego bydła muszę to doliczyć. Także jak widzicie, zostały zjedzone 163 baloty, 8 hektarów kiszonki z kukurydzy oraz można powiedzieć, że około 3 hektarów, może niecałe nawet, 3 hektary kiszonki z kukurydzy oraz słonecznika. Z tego co wam powiem, no to ta kiszonka z słonecznika i z kukurydzy, no to był bardzo marny plon, bo tutaj było chyba 5 przyczep takich wenchujsów 40-metrowych, 40 metrów sześciennych, 4 hektarów, także ten plon był marny. Czyli uśredniając, możemy policzyć, że te 42 sztuki przez 15 miesięcy zjadły około 10 hektarów kiszonki z kukurydzy, tak? Tutaj możecie sobie tutaj jakoś to wyobrazić. Plus 163 baloty, waga średnia 650 kg i 7 hektarów mieszanki gorzowskiej z łąkami, tak? Bo to nie była stricte mieszanka gorzowska sama, tylko to było razem zbierane z łąkami i tego wyszło 7 hektarów, pryzma z 7 hektarów, także taki koszt poniosłem. Wy tutaj wszystko będziecie mieć na ekranie uwzględnione. Słuchajcie, już wam mówię, jak to wychodzi kosztowo. Kiszonka z kukurydzy z 2020 roku, 1 hektar kiszonki kosztował 2893 zł. Razy 8 hektarów to mamy kwotę 23 144 zł. Kiszonka ze słonecznika wyszła tam niecałe 10 tysięcy. Natomiast tutaj mamy jej 70%, liczę tego, więc koszt 6951 zł.
siano kiszonka w belach, czyli bela mnie wyszła 54 zł, koszt produkcji tej beli 54 zł, natomiast bel było 163, więc tutaj koszt 8802 zł. W tym jest te 30 sztuk, które zostały po prostu wywalone, można powiedzieć, w gnój. I siano kiszonka w pryzmie 7 hektarów po około 2828 zł. Tutaj mamy koszt 16 968 zł tej właśnie mniejszej pryzmy. I tak, dochodzi do tego pasza treściwa. Pasza treściwa to był największy koszt, można powiedzieć, z tych trzech komponentów. Pasza treściwa to koszt 45 209 zł. Następnie mamy lizawki solne 30 sztuk 360 zł. Mamy siano, 3 bele siana. Jak one były małe, my siana nie mieliśmy, więc siano zakupiłem. 3 bele po 80 zł, 240 zł. Na pierwsze kilka tygodni życia w naszym gospodarstwie one dostały tutaj melasę, czyli 90 zł za melasę. I przez cały ten odchów około 20 bel słomy. Ja słomy nie dawałem zawsze w tym paszowozie, więc to nie jest jakaś tam duża liczba. Więc około 20 bel słomy, co generuje koszt 500 zł. Moi drodzy, kolejny koszt, jaki tutaj widzicie w tym momencie, to jest właśnie dezynfekcja obory, czyli bielenie. Jest to koszt takiej obory, jak my mamy, 550 zł. Natomiast dezynfekcja, czyli po prostu jeszcze dezosan lub jakiś płyn, mamy też taki, który po prostu jak cielaki przyjadą, też można tutaj, można nim spryskać, że tak powiem, te cielęta, plus opieka weterynaryjna, tak? 550 zł to już jest koszt, przepraszam, 595 zł. To jest koszt już tego dezosanu, bielenia i tego płynu, który po prostu dezynfekuje te cielaki, jak na przykład przyjedzie, jak one przyjadą, można je tam po prostu jeszcze prysnąć. Opieka weterynaryjna 1710 zł. To sobie pomyślcie, przy koszcie cieląt ponad 100 tysięcy na opiekę weterynaryjną wydaliśmy 1710 zł. Żadnej biegunki, żadnego zapalenia płuc. Była podana witamina D, zioła były podane na płuca do paszowozu przez pierwsze półtora miesiąca. Były podane dwa razy odgrzybianie, bo miały grzyba, czyli dwie szczepionki na grzyba. I raz bodajże został podany, kurde, ale nie wiem co dokładnie to było, jakiś właśnie tam antybiotyk, też profilaktycznie oczywiście, tak? Czyli tutaj koszt 1710 zł. Moim zdaniem to jest po prostu, przy koszcie zakupu samych cieląt to jest 1-2%, do 2% można powiedzieć, tak? Następnym kosztem jest naprawa budynków inwentarskich i urządzeń. Tu powiem wam, że są bardzo małe koszty, bo tu się praktycznie no, psuły jakieś sporadyczne rzeczy, czyli na przykład jakiś tam kołek pękł, tak jak mówiłem wam, chyba przy cimentalach pękły 3 kołki, tutaj 2. Do tego języki w poidłach też bardzo często się zdarza, że tam wdepnie byk właśnie nogą, jak już jest dużo obornika i ten, można powiedzieć, ten język pęknie. Następna sprawa, na przykład oświetlenie zamontowaliśmy trochę lepsze, ponieważ tamte lampy już były zużyte, więc to też jest policzone. Było po prostu któregoś razu po burzy nam się spalił jakiś tam bezpiecznik, prąd, też przeciągnęliśmy nową, można powiedzieć, taką instalację, więc to też policzyłem. Rzeczy typu, na przykład ta furtka, którą macie tutaj, też ona była zrobiona, jak były zakupione belgi. Także ten koszt też jest uwzględniony, czyli furtka, do tego jakiś tam cement, który trzeba było tam po prostu to wyszalować wszystko. Także tutaj mamy koszt, już wam mówię, 814 zł tego wszystkiego, więc naprawdę bardzo śmieszna kwota przez te 15 miesięcy. No, można powiedzieć, że dość niskim kosztem to jest wszystko zrobione, tak? Następnym kosztem jest obsługa i naprawy ciągników. No tutaj jakieś tam oleje, filtry, naprawy, pęknięta szyba ostatnio na przykład, też to wszystko było doliczone. Wszystko przez te, można powiedzieć, ostatnie 15 miesięcy jest to koszt 10 131 zł.
Czyli już tutaj, jeżeli chodzi o naprawy ciągników, no jest to troszeczkę większy koszt. To jest też koszt maszyn, czyli na przykład jeżeli tam pękło nam koło, czy tam na wulkanizację trzeba było pojechać, jakaś tam dętka w przyczepie, czy na przykład dłuto wymienić w kultywatorze lub lemierz w pługu, którego nie mamy, ale na przykład, no to też trzeba to wszystko uwzględnić. Słuchajcie, tutaj bardzo ważną kwestią jest jeszcze koszt, jakim jest paliwo na przywóz słomy do obory, czyli na ścielenie plus na urabianie TMR-u. I tutaj akurat mamy koszt 5914 zł. Mimo że tutaj w ostatnich miesiącach to paliwo naprawdę poszło do góry, no to ten koszt przez większość, można powiedzieć, tego opasu, czyli wtedy, gdy urabialiśmy codziennie przez te pierwsze 180 dni, było urabiane codziennie, no to paliwo jeszcze wtedy się udało kupić po 4 z hakiem, nawet niecałe 4 zł. No także ta kwota, mi się wydaje, że jeszcze nie jest jakaś taka kolosalna. Na te 15 miesięcy mamy kwotę 5914 zł, także całkiem przyzwoita jest ta cena, ta kwota. No i inne, taka moja kolumna inne, czyli na przykład KRUS 2250 zł, ubezpieczenie budynków 956 zł, opłata za wodę, tam którą po prostu piją cielaki, oraz tą, którą się tam używa po prostu w produkcji, bo jest po prostu podciągnięte to wszystko pod obory, czyli nie wiem, no do czegokolwiek innego potrzebna ta woda, na przykład do zrobienia jakiegoś tam betonu, no to też jest uwzględniona, tak? Za energię elektryczną tutaj mamy jeden licznik na podwórku, także tutaj jeżeli chodzi o światło, które zużywamy w oborze, także na przykład jeżeli tniemy coś kątówką lub wiercimy jakieś dziury, to też jest wszystko podciągnięte pod jeden licznik, także też jest to wszystko uwzględnione. Tutaj mamy za energię elektryczną 192 zł oraz podatek rolny 1150 zł. To są koszty, które są przemnożone nie przez jeden rok, tylko rok i te 3 miesiące, tak jak miały te byczki, czyli to są koszty, można powiedzieć, jak niektóre koszty są jednostkowe, no to te na przykład mamy co kwartał, czyli przez te 5 kwartałów są one tutaj przemnożone. Słuchajcie, podsumowując te wszystkie koszty, które właśnie ponieśliśmy w gospodarstwie dotyczące hodowli tych byków, to koszt 127 159 zł. Ale tak jak ja zawsze powtarzam w tych odcinkach, jeżeli czegoś nie policzyłem, także dajcie znać, a co jest ważne, tak? Bo ja wam powiedziałem, czego nie policzyłem, świadomie, nieświadomie, no amortyzacji, tak jak mówiłem, nie jestem w stanie policzyć. Także jeżeli czegoś nie policzyłem, a jest to bardzo ważne, to piszcie w komentarzach śmiało, nie po to robię te filmy, żeby po prostu, nie wiem, pokazać, ile to nie zarobiłem, żeby się pochwalić, tylko chodzi o to, żeby po prostu realnie do tego podejść, ile faktycznie można na tym zarobić, jeżeli ktoś chce w to iść, albo ktoś po prostu chce porównać to do swojej hodowli. Także nie bójcie się, piszcie w komentarzach, co tam może, można jeszcze podliczyć, bo może czegoś zapomniałem. Pod ostatnim odcinkiem z opłacalności cimentali daliście dużo podpowiedzi, to wszystko uwzględniłem. Myślę, że ta kalkulacja dzisiejsza jest dużo bardziej konkretna i dużo bardziej, można powiedzieć, rzeczowa niż tamta z cimentalami. Także no, mi się fajnie to tworzy, ten film, bo wiem, że to jest naprawdę dobrze zrobione, ale zawsze można tam się w czymś pomylić i mogłem czegoś nie policzyć, więc piszcie w komentarzach śmiało. Także już wam mówię, tutaj mamy koszt produkcji, koszt po prostu opasu tych belgów to 127 159 zł. Nie sądzę, żebym czegoś zapomniał, bo dość rzetelnie do tego podszedłem, ale gdybym się jednak pomylił, bo człowiek jest zawodny, doliczyłem 5%. I 5% to jest ponad 6 tysięcy, więc no kurczę, o taką sumę gdybym się pomylił, to już troszkę dużo, ale doliczyłem do tego te 5%, także mamy kwotę 133 517 zł w zaokrągleniu i takie były właśnie koszty związane z
hodowlą tych belgów. Słuchajcie, moi drodzy, tak jak wam przed chwileczką mówiłem, te koszty wynosiły 133 517 zł. Do tych kosztów musimy doliczyć jeszcze zakup cieląt. Zakup cieląt to 108 864 zł. No i to jest jakby nasz całkowity koszt, czyli zakup cieląt plus wyżywienie i inne opłaty. No i teraz generujemy przychód, tak? Jaki przychód uzyskaliśmy przez ten rok i 3 miesiące, czyli dokładnie 466 dni. Tutaj musimy wziąć bezpośredni dochód, czyli sprzedaż byków. Natomiast mamy też dochody pośrednie, jakimi są dopłaty bezpośrednie, tak jak na przykład zwrot podatku akcyzowego. Jeszcze możemy mieć tutaj w naszym przypadku zwrot za wapno, tak jak widzieliście, jest ten program teraz, gdzie można sobie tam odzyskać te pieniądze za całe zakupione wapno lub za jakąś tam kwotę, zależy po prostu od gospodarstwa. Natomiast też tutaj możemy wziąć u nas, tak jak w przypadku tej kukurydzy, którą nam dziki wyryły, także też tutaj możemy doliczyć sobie odszkodowanie, tak, od koła łowieckiego. Tak jak mówiłem już, akcyza, dopłaty, zwrot za wapno, tutaj odszkodowania, no i najważniejsze, czyli przychód za te byki. I ja to chciałem policzyć na takiej zasadzie, że jaki mamy przychód, tak jak po prostu mają to krowiarze, jaki mamy przychód na miesiąc, dzieląc te wszystkie sumy, bo tutaj podliczając te wszystkie przychody, nam wychodzi kwota 395 898 zł. Za to wszystko, co tam przed chwileczką wam wymieniłem. I odejmując od tego te koszty, czyli 242 381 zł, tutaj mamy zakup byków i koszty związane z produkcją, czyli z ich utrzymaniem. I tutaj mamy zysk w wysokości 153 450 zł, czyli to jest nasz zysk. I tak, teraz, żeby to lepiej zobrazować, tak jak na przykład mają krowiarze, czyli oni mają wypłatę za mleko raz na miesiąc, także takiej wypłaty, jeżeli bym to podzielił przez te 466 dni, licząc, że miesiąc ma 30 dni, tutaj mamy takiego przychodu 24 235 zł, natomiast kosztów 15 607 zł. I zysk, jaki generujemy na miesiąc po sprzedaży właśnie tego bydła, mamy 9 880 zł. Koszty, przychód odjąć koszty, czyli na miesiąc na tych bykach finalnie wyszliśmy 9880 zł miesięcznie. Jaki jest zarobek z byka na miesiąc, czyli po prostu w przeliczeniu, ile z byka zostaje na miesiąc? Tutaj mi wyszła kwota 235 zł. Natomiast ile zarobiłem na całym byku przez cały odchów? Czyli przez te 466 dni na jednym byku udało się zarobić 3653 zł przez cały ten odchów. Słuchajcie, w sumie to by było już wszystko. Jak to wyszło, to pozostawiam wam do skomentowania. Dajcie znać, czy to w ogóle rzetelnie wyszło. Wydaje mi się, że dość rzetelnie, bo starałem się właśnie tak do tego podejść, ale jeszcze dajcie znać w komentarzu, jak to wyszło, czy spodziewaliście się, czy nie. Moim zdaniem, mimo że byki nie osiągnęły jakiejś tam spektakularnej wagi, no to myślę, że ten zarobek był po prostu bardzo dobry. Natomiast też dla ciekawostki chciałbym uwzględnić to, że jeżeli te byczki byłyby sprzedane po cenie taka, jaka była w tamtym roku, czyli 9 zł netto, no bo można powiedzieć, że o tej samej porze w tamtym roku była ta kwota 9 zł netto, ale koszty też były inne. Ale z ciekawości tylko policzyłem to, powiem wam, że byłoby to wszystko za darmo, bo koszt
produkcji to i zakupu to 242 tysiące, a za te byczki wyszłoby około 240 tysięcy, tak żeby 240 tysięcy, tak żeby była nawet dokładka jakieś tam 1200 tysięcy złotych do tego. Także dobrze, że ta cena poszła w górę, koszty też poszły w górę. No nie policzę wam tego jakby z tamtymi kosztami, bo tak tego nie można liczyć, ale tylko dla ciekawostki podałem wam po cenie 9 zł netto. No to wtedy jesteśmy na zero. Na zero można powiedzieć, albo z lekką dokładką. Także na Simmentalach było 1300 zł, tu jest 3600 zł na całym odchowie, a Simmentale były chowane 16, jedna grupa, a druga 20 miesięcy. Także no tutaj rynek po prostu nam to weryfikuje i tak jak na jednych dało się zarobić taką, można powiedzieć, kwotę przystępną, takie minimum, no to na tych wyszliśmy dość dobrze. Ja jestem na przykład zadowolony, mimo że waga nie była jakaś szałowa, także jestem zadowolony z tego. No i co? Dajcie znać, jak oceniacie w ogóle takie podsumowanie, czy po prostu według was to się wszystko tutaj klei, czy to jest po prostu tylko takie gadanie. Ale no tutaj wszystkie koszty wam przedstawiłem, wszystko tak jak jest, także myślę, że po prostu dobrze to wyszło finansowo, ale też jakby przejrzyście dla was, że widzieliście jak, co, ile kosztuje, że to nie jest po prostu takie, można powiedzieć, sztuczne liczenie na kartce, tak jak ktoś tam mi napisał w komentarzu, że to jest po prostu na kartce co innego, a w rzeczywistości co innego, także no. Sami widzicie jak jest, wszystko przedstawiłem, nie ma się co ukrywać. Jakbym wyszedł na zero na tych bykach, też bym ten film nakręcił, także zamierzałem go nakręcić i tak, podjąłem się, więc trzeba to dokończyć wszystko. Natomiast tydzień temu nie wiedziałem tak naprawdę ile zostało na tych bykach, a film czy tak bym nakręcił, także no wiecie jak jest. Słuchajcie, widzimy się za tydzień, nie ma co przedłużać, bo tutaj ten końcówka tego filmu się zrobiła dość długa, także co, widzimy się za tydzień, także trzymajcie się i cześć.